Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play PlayStation Move Heroes. Herosi PlayStation Move, jakkolwiek wam się to podoba. Dół, góra, okej. Dziś czeka nas nowe poziomy. Nie wiem, czy była cutscenka na koniec poprzedniego odcinka, bo troszeczkę już od niego minęło, więc wolałem przeczekać ją. Oczywiście, jeżeli była, to wymontuję po prostu i tyle. No i dziś będziemy robić Paryż. Francja, Paryż, whatever. Znaczy, no, Francja to państwo, no, Paryż to jest miasto. No dobra, nieważne. I oczywiście, tak jak mówiłem, będziemy robili dla danej lokacji daną postać, czyli w tym wypadku będzie to oczywiście Sly, nasza pierwsza postać. Więc start, no, co mogę więcej powiedzieć? Musimy to zrobić! Let's do it! Dobra, zrobimy to. Jakby w ogóle było słychać kabel dymdający, to dlatego, że już przez to wszystko mój mów się... No, troszeczkę wyczerpał. Więc, no musiałem go podłączyć, ten kabel jest strasznie krótki, on jest. Więc trzeba sobie jakoś poradzić, ludzie, no. Dobra, więc jesteśmy Sly'em. W mało gier Sly'a grałem kiedykolwiek, więc to tak tylko zaznaczam. Tak tylko mówię. To by nie było o wielkich tulami. Chociaż to nie powinno być jakiś problem, bo to wszystko ci postaci są praktycznie takie same. O, shit, kurde. Kabel chyba bardzo będzie słychać. Staram się tak bardzo nie machać, mówię. Znaczy, postaram się nim machać, ale nie tak, żeby ruszyć kabel. Chociaż w sumie mogę przecież moje biurko tu tak zrobić i myknąć. Uwaga! Oj, co trzeba będzie wyciąć? Dobra. Więc mamy szukać Weebly, tak? Spoko. To prawie tak zabawne. Oj, mimo to jak ludzie wam przychodzą do domu. Zostaniesz obciążony kosztami. A się okazuje, że nawet nie do was przychodzą. Jeszcze najgorsze jest, jak jesteście jedną osobą w domu w tym czasie, wtedy. To jest. Gdzieś ominąłem mój album, po prostu nie są dostępne dla mnie. O, teraz mogę tu iść. Teraz przecież ja mogę robić ten super duper cios, kurde. Kurde, tu ja się pierdzielę tak z tym. Ale Sly to bardzo, bardzo ma ładnie zrobioną, ten jego super duper cios, no to jest po prostu ładny, dobrze zanimowany, to lubię. Siup.
Okej, więc idzie teraz. Tu już mam wszystko zrobione. O, tu jest Weeble jakiś. Weeble. Siema, siema, siema. Nara. Nie ucieknie. Mam się. Okej. Idziemy dalej. Ogólnie nie wiem co za bardzo powiedzieć przy Sly'u, bo jak mówię, w Sly'a grałem tylko trochę. Nie grałem w jego wszystkie części. Oczywiście lubię ogólnie tą serię jako ogół. Po prostu nie grałem jeszcze bardziej w tą serię. Grałem tylko w sumie w czwórkę. W demo dokładnie mówiąc, ale jak po demie mi się spodobało, to o czym świadczy. Więc całej tej trójki platformerów kiedyś będzie... będę rozgrywać. Znaczy Ratchet cały czas, no Ratchet to akurat przerwałem, bo PlayStation Move Heroes. Zdobywasz się. Tak. Dobra, ale ja nie chcę funkcjonalności sieciowej. Dobra. Wyzwanie. Przez chwilę mi się w ogóle wydawało, że kable mi się coś poluzowały, bo przez to, że było tak fioletowo. O! Fajnie, kręgle, to lubię. Dobrze. Prawie pierwsza minigierka, no druga, ale taka prawie pierwsza. Uważaj na korsarzy. Będę uważał na piratów. Będą próbować spiracić tą grę. Ucieczka z więzienia! Wydostań kibiców z tych klatek! Nie wiem, czemu w ogóle lubię tak bardzo ten kręgle. Po prostu lubię. Może dlatego, że nie wymagałem aż takiej jakby... Wiecie, że trzeba to bardzo tym ruszać, czy coś. I w sumie to była, jak jeszcze, to była jedna z tych moich nowszych gierek. To w sumie akurat wtedy bodajże złamałem sobie nogę i tak wyszło, że po prostu no to było jedyne, w co mogłem grać, tak na dobrą sprawę. No bo nie mogłem stać i mogłem tylko siedzieć, a to jest jedna gierka, która... Znaczy w każdą gierkę można siedzieć, ale no to jest troszeczkę trudniejsze. Ale już się nie ma takiego experience. O, tam jest jakiś ten medalion, kurde. Mogę tu przeskoczyć? No ich nie skończyłem sobie. No dobra, wiem, że się wyczerpuje, ale no kurde, no mam podłączoną, gatemę. Powolutku, pomalutku. Jeszcze 13 klatek. Chyba. Myk. Myk. I myk. Hopa. Co to jest? Może jakiś jest? 11 klatek. No chyba się ładuje, co nie? Ładuje się. Spokojnie. Srebro. Myk. O! Jeszcze 9 klatek. Myk. I myk. Poleciał, kurde. Jeszcze 8 klatek. Jeszcze 7 klatek. No teraz tu tak. Dobrze. To tyle? Nie, jeszcze 5. Jeszcze 6 klatek. Myk. O nie, to ojen. Dobra, bo kamera... Nie! Zwolnij, pamiętaj o swoim ciśnieniu. Nooo! Oh no. Jeszcze 4 klatki. Jeszcze 4, Jeszcze 3 klatki. Dawać mi to! Jestem gotowy. W takim czasie z Sonic Manią jestem gotowy na każde wyzwanie. Co z tego, że Sonic Mania nie dawała żadnych wyzwań? Nie, na serio, Sonic Mania była bardzo łatwa. Poza tym cholernym piątym special stage'em. Będzie mi się śnił po nocach chyba. Jeszcze jedna klatka! Nie!
jesteś prawie tak dobry jak ja. Opa. Dobrze. Dobra. I teraz my. Teraz. I did it. I saved the world. Okej. Fajnie by... To jest taka moja regresja na temat PS4 akurat, co z tego, że tak trochę nie w temat, ale według mnie PS4 powinna mieć na serio taką dobrą kompatybilność wsteczną z PS3. Wiem, że dużo ludzi na to narzeka, że nie było jednak tego. Ja jestem jedną z nich. Bądź co bądź, coś takiego bardzo by polepszyło PS4, bo na przykład PS3 robiło tak, że przez te wbudowane emulatory, znaczy w tych pierwszych modelach to nie było emulatora PS2, w PS3 nie było emulatora PS2, tylko że po prostu to systemowo było, znaczy technologicznie było, nie systemowo robione. Emulacja. Po prostu w PS3 było PS2, tak to powiem. I na przykład, no, gry miały dużo lepszą rozdzielczość i niektóre gry, na przykład nagle z 576i były 480, no, 1080p. Najbardziej, najlepszą jest właśnie w tym momencie to, że jest ta rozdzielczość P, a nie I. Więc dlatego... Ja się sądzę, że lepiej by było, bo dużo by gier z tego zyskało, bo na przykład no, wiele gier na PS3 nie chodziło w stałych 1080p, 60fps-ów. Już nawet nie mówię o tych 60fps-ach, ale chociażby o tej większej rozdzielczości by się przydało. To już nawet nie jak z tym PS4 Pro, że trzeba jakieś patche, po prostu no, taki jakby emulacja hardware'owa, tylko że z dodatkowym upscale'em? Upscale'em albo z dużym anti-aliasingiem, żeby było w 1080p. I to by było spoko, sądzę. A tu jest jeszcze, o kurde, to ja nawet zapomniałem, że tu jest jakiś. Ocie, panie. Jest trafny. Kapsuła się wnosi. Zabieraj się. Trafiłem? Ja, trafiłem. Ojej. Ta kamera tak wolno się obraca. Ale na serio, dużo gier 3D by sobie na tym zyskało. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że PS4 też używa Move'a, to wiele gier z Move'a by na tym też zyskało. Już trochę bym był sceptyczny na temat gier używających PlayStation Eye na przykład. W sensie nie jako do przechwytywania, bo sądzę, że to też jakoś by się dało emulować z tym nowym Eye'em, ale chodzi mi tu bardziej o takie gry jak na przykład iPad, jakie możecie znać z PS3, że po prostu to był taki zwierzaczek, który taki Tamagotchi. Coś w stylu Tamagotchi. I po prostu to używał kamery do przechwytywania, no, was. Dosłownie. Nie wiem, jakby to mogło się odbywać, bo anti-aliasing pewnie by działał na całą grę, a nie tylko na modele 3D. I zaraz zginę kompletnie, będzie gwałt jeden wielki. I dupa. Dobra, żeby się przy mnie nie obchodzą. Te minigierki z obroną wieży, one są w cholerę nudne i... Nie jestem nikt dobry, przyznam się szczerze. No ale dobra. No. I jest srebro! Super! Idziemy dalej. Nowe wyzwanie. Tak na dobry start. Na dobry start jeszcze ten jeden poziom zrobimy. O, to jest z batem. Więc możemy to zrobić spokojnie. I tak na dobry start, że
lubię się trochę rozgrzać. Akurat nie tak dawno, jestem nie tak dawno po szkole. Więc trzeba się rozgrzać. Wiecie, to jest, nie chce się na WF-ie ćwiczyć, to trzeba się wyćwiczyć stojąc przed telewizorem i nawalając PlayStation Move Heroes, no. Tak trzeba. Nienawidzę WF-u. Dla tych, co go kochają, no przykro mi, ja niestety nie jestem jedną z tych osób, które uwielbia WF. Jestem nerdem, okej? Okay? Jestem nerdem, a nie jakimś sportowcem. Sport to nigdy nie była moja jakaś wielka zaleta. Zaleta? Nie wiem. Damn you! Dobra. Get wrecked. Get wrecked, powiedziałem. Oh no. Teraz zginę. Zwalniaj i nie przyspieszaj. Może po prostu się zatrzymać. A jak zginę, to przypał będzie. Czy nie? Teraz, czy jak to... No nie, liczyłem na serduszko. Nowa fala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, jest serduszko. Fala druga. Ile jest? Fala druga, dobra. Let's get moving. Do it i myk. Uwielbiam po prostu animację Sly'a. Nie jestem grafikiem żadnym, ale dobre animacje lubię docenić. Takie 3D zdecydowanie. Oczekujmy takie wielkie holo. On zrobi sobie animację 3D. Będzie fajnie wyglądała, bo w renderu jedynie tylko w 60 fpsach. Ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy nawet ta gra działa w 60 fps. Tak. Jeśli mam być z wami w 100% szczery. Fajnie by było, jakby była jakaś taka strona, która mówi, jaka gra działa w ilukrotkę na sekundę. A nie, że trzeba jakichś super duper sprzętów, programów, które by to liczyły w klatkach filmu. Mówię tu oczywiście o Digital Foundry. Polecam ogólnie kanał, bardzo fajny. Można się wielu rzeczy domyślać. Domyślić, dowiedzieć. Nowych o grach wszelkiej maści. Więc polecam, bardzo dobry program. Zostałem przeleteportowany. Okay. O nie, świniak Mlemer. To nic osobistego. Świniak Mlemer nas zaatakował. Najpierw tego pana rozwalę. O no, zaraz to wybuchnie. Jeszcze ich siedmiu. Zrobimy tak. Tak, zobaczmy co to jest. Czas ludzie. Aha, że spowolniamy czas. Kej. Bardzo to jest spoko. No i tada. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Następnie będziemy prawdopodobnie już kończyć Paryż, bo tu już jest dosyć mało rzeczy do zrobienia. Tu już jest na serio widać, że to jest taka część już końcowa gry. No tu chyba są trzy wyzwania, tu jeszcze nam jedno zostało. Tu trzy, tu jedno, tu też jedno. Sądzę, że jeden odcinek się wyrobimy. No i później no i w ostatnim odcinku już będzie Glibertropia. A więc no cóż, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!